W dzisiejszych dniach niewiele osób tak naprawdę jest zainteresowanych słuchaniem Słowa Bożego. Dzisiaj porozmawiamy o historii człowieka, który lubił słuchać Słowa, natomiast niestety, ale nie był gotowy zastosować go w życiu. Jedną z najbardziej znanych postaci przed pojawieniem się Jezusa w środowisku żydowskim był Jan Chrzciciel. Człowiek, który uważany był za proroka, przez niektórych nawet za Mesjasza, który przekazywał środowisku żydowskiemu poselstwo od Boga, który napominał, który zapowiadał pojawienie się Mesjasza. I ten człowiek został potraktowany w sposób niewłaściwy przez przywódcę izraelskiego w tamtym czasie. Tekst z Ewangelii Marka mówi tak. Sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. Więc sprawozdanie biblijne pokazuje nam, że Jan Chrzciciel napominał przywódcę politycznego. Z jednej strony moglibyśmy mówić tutaj o Janie Chrzcicielu jako o człowieku, który nie obawiał się konsekwencji, o człowieku odważnym, ale z drugiej strony możemy też zwrócić uwagę na to, że napominanie kogoś może wiązać się z reperkusjami, szczególnie jeśli chodzi o osobę, która ma władzę polityczną w swoich rękach. Ale to, co nas interesuje, może nawet bardziej, to to, co dzieje się dalej w opisie Marka. Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić. Mowa jest oczywiście o Janie Chrzcicielu, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. To sprawozdanie jest naprawdę zastanawiające, ponieważ pokazuje nam osobę Heroda, który choć wtrącił Jana do więzienia ze względu na to, że był publicznie przez niego napominany, to jednak czytamy, że on lubił go słuchać. Zakładam, że prawdopodobnie, skoro Jan był uwięziony, Herod przychodził do niego, tam do miejsca, w którym był zamknięty, i Jan z nim rozmawiał. Jan ciągle mówił mu, co Herod powinien zrobić albo czego nie powinien robić, dlatego, jak mówi sprawozdanie, czuł się on wielce zakłopotany, ale pomimo tego wielkiego zakłopotania lubił tam przychodzić i lubił go słuchać. Niestety Herod nie zastosował zasad, które były mu wskazywane przez Jana Chrzciciela. Herod jest dla nas tutaj bardzo ciekawym obrazem, bo pokazuje nam osobę, która nie chce przyjmować tego, co mówi Słowo Boże, a jednak znajduje jakąś przyjemność w słuchaniu go. I jest to bardzo ciekawe, dlatego że możemy wyobrazić sobie ludzi, którzy z zamiłowaniem chcą słuchać Słowa Bożego, są gotowi czytać Biblię, są gotowi chodzić do kościoła, wsłuchiwać się w kazania, w rozważania, brać udział w dyskusjach, a jednak, mimo tego, że lubią to robić, nie znajdują w sobie siły, być może motywacji, żeby podjąć decyzje, które skutkowałyby zastosowaniem tych zasad, które w Biblii są opisane w swoim życiu. I to jest ciekawe, bo to może dotyczyć mnie, to może dotyczyć ciebie, to może dotyczyć każdej osoby. Kiedy zapoznajemy się z treścią Biblii, która wskazuje nam jakiś błąd, jakiś grzech, mówi o czymś, czego nie powinniśmy czynić, to wtedy pomimo, że być może lubimy słuchać tego słowa, te wypowiedzi okazują się być niewygodne i nasz umysł jakoś tak z natury rzeczy te akurat zwroty bagatelizuje, odkłada gdzieś na bok i myśli o czymś zupełnie innym. Herod lubił słuchać. Ja lubię słuchać. Czy ty lubisz słuchać? Herod lubił słuchać, ale nie znalazł w sobie motywacji, siły, by podjąć właściwe decyzje. Gdy Jezus skończył jedno z najbardziej znanych jego kazań, tak zwane kazanie na górze, opowiedział pewną ilustrację, która dotyczy tego tematu. Powiedział, że każdy, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.
A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Jezus pokazał, że są ludzie, którzy słuchają Jego słowa i ci ludzie dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy to słowo zachowują i na tych, którzy tego słowa nie zachowują. Ci, którzy zachowują to słowo, oni są przedstawieni przez Jezusa jako ludzie mądrzy i ci, którzy są bezpieczni w obliczu kryzysów czy prób, które przyjdą w przyszłości. Gdy patrzymy na Jezusa, widzimy postać, która swoją postawą, swoim słowem, stara się zachęcić każdego człowieka do tego, żeby on zachowywał jego naukę, jego słowo, dlatego że ona jest dobra, ona jest właściwa, to jest wyraz prawdy i dla samego człowieka życie według zasad, które Jezus przedstawiał, jest po prostu dobre, gwarantuje mu szczęście, gwarantuje mu życie w takim, ogólnie mówiąc, pokoju, ale przede wszystkim na drodze pojednania z Bogiem. Ale człowiek, który jest przez Jezusa ukazany jako człowiek głupi, to jest człowiek, który również słucha słowa. On również go słucha. Może jak Herod nawet lubi go słuchać, ale go nie zachowuje. Celem Jezusa i jego nauczania nie było tylko przedstawienie tego, co jest prawdą, ale zachęcenie ludzi do tego, żeby zgodnie z tą prawdą żyli. Gdy Jezus pod koniec swojego życia, przed ukrzyżowaniem, według sprawozdania Ewangelii, znajduje się przed Herodem, nie mówi mu już żadnego słowa. Nie ma mu nic do powiedzenia. I to jest nawet, powiedzielibyśmy, dziwne, bo można byłoby stwierdzić, że Jezus korzystał z każdej możliwości, z każdej okazji, żeby nakłonić kogoś do zmiany. Ale w tym ostatnim czasie na ziemi, kiedy znajdował się przed Herodem, nie miał mu już nic do powiedzenia. Można by się było zastanawiać, Jezu, dlaczego jeszcze nie próbujesz? Dlaczego odpuszczasz? Może można byłoby mu przekazać jakieś słowo, które skłoniłoby go do zmiany. Ale Jezus wiedział, że Herod przez tak długi czas odrzucał wszystkie te możliwości, odrzucał słowa Jana, odrzucał wszystkie jego napomnienia, pomimo że lubił ich słuchać. Że wydaje się, że nie było już nic takiego, co można byłoby mu powiedzieć, co on mógłby przyjąć, według czego mógłby żyć. Więc podsumowując to wszystko, widzicie, możemy być ludźmi, którzy słuchają słowa. Cieszę się, że teraz słuchacie choćby tego słowa. Ja też słucham słowa, czytam słowo. Ale patrząc na naukę Jezusa, na Jego zapał, na Jego przykład, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby być tylko słuchaczami. Nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy akurat my byli osobami, które lubią słuchać, ale nie znajdują w sobie motywacji i siły do tego, żeby żyć według tej nauki. Ja rozumiem, że to nie zawsze jest łatwe. Każdy z nas przez to przechodzi. Ale niezależnie od tego, nikt nie obiecywał, że ta droga będzie zawsze łatwa, ale obietnice mówią, że na końcu Pan Bóg udzieli nam błogosławieństw takich, których nie da się nawet opisać słowami. I już dzisiaj, żyjąc tą drogą, próbując stawiać czoła tym wyzwaniom, które czekają na nas każdego dnia, zagwarantowana jest nam pomoc, pomoc z nieba. Więc mam taką nadzieję, że ani ja, ani ty nie będziemy tylko słuchaczami, ale będziemy dążyć do tego, żeby zachowywać to słowo i w ten sposób być jak najbardziej podobnymi do Jezusa, który dał nam ów niezwykły przykład.